Nie używa w ogóle. Nie musi, nie potrzebuje. Fantastycznie się poczułem, naprawdę. To był moment, że po prostu aż się wzruszyłem. To był tak oryginalny pomysł, za który bardzo dziękuję. To było coś, czego się kompletnie nie spodziewałem. No naprawdę, nigdy nie zapomnę tak wspaniałego pożegnania i takich wspaniałych emocji, które tam wtedy doświadczyłem. Nigdy niczego nie wykluczam. Na ten moment jest to Ekstraliga i czuję się na siłach, żeby w tej Ekstralidze startować na dobrym poziomie, ale nie wykluczam niczego w przyszłości. Nie, jakoś tak spłynęło to po mnie i bardziej się skupiłem na tym, żeby, bo to było przed sezonem, gdzieś tam krótko, żeby się przygotować dobrze odpowiednio do sezonu, który przede mną i tyle. Zaakceptowałem temat, nie jestem takim człowiekiem, który by to roztrząsał, więc jakby nie ma o czym gadać. Może nawet nie odpowiem w kategorii samego miasta, ale powiem ogólnie, że Zielona Góra jest pięknie położonym miastem wśród wielu lasów. Bardzo zielono jest tam, sama nazwa tutaj nam sugeruje i naprawdę położenie jest bardzo malownicze z Zielonej Góry. Nie wiem, myślę, że mogło to być swego czasu jakąś taką blokadą. Ale to, tak jak mówiliśmy, kontuzja ta mogła zakończyć mój sport i zrobić ze mnie kalekę, więc trudno było się może tak od razu jakoś odblokować, ale myślę, że z czasem, bo jak to się mówi, czas goi trochę rany i nie czuję po sobie czegoś takiego, żeby było to dla mnie jakąś blokadą w sytuacjach, gdzie tam jest ta walka na, jak to się mówi, na łokcie. Najbardziej wspominam z takich fajnych momentów to na pewno derby ziemi lubuskiej ze Stalą Gorzów. To były mecze o naprawdę niepowtarzalnym charakterze. Te derby się czuło całym sobą. Cała ta atmosfera przygotowania do tego, do tych meczów. Jeśli ktoś tego nie doświadczył, to pewnie ciężko jest, byłoby jakkolwiek zrozumieć, ale tak, te derby zawsze były taką, nie wiem jak to nazwać, świętą wojną, więc to na pewno pamiętam bardzo dobrze.